Pawłem. A Krzysztof dopiero, jak powiedziałem, a która godzina? A oglądał chłopów z Podlasia. A my tam byliśmy. Pozdrawiamy chłopów z Podlasia. A chcę powiedzieć, że ta Ewa oszukała. Ponieważ ma chłopa. To ich ma. Mi ona nie jest potrzebna. Ponieważ moi znajomi cię wyłapali was. Ja też mam znajomych, którzy są, mają normalną pracę. Każdy człowiek pracuje. Każdy orze jak może. No właśnie. Tak samo jak ta Dorotka z Warszawy. Wyłudziła 3-400. Za pierścionek. Prez nie o tym. Głupi człowiek się rodzi. To nie dziwne. Chciałbym mieć kobietę. Kobiety. Trzeba o tym wszystkim zapomnieć. Trzeba chyba zacząć chodzić na te łatwe panienki, które dają swoje ciało za kasę. Bo tak, ale nie mam żadnej kobiety, chwała Bogu. No te łatwe, które cipki dają za kasę. No, to chyba trzeba będzie tak robić. A Krzysiek pozwolił. Tylko ten komputer muszę schować, tamten wyjąć. Popakowałem się. Te roboty snów i na zajęcia. Ale dobrze poskładałem. To chociaż półkę to poukładam tam. No właśnie, ale mam tu wszystko czyste. Krzysiek, a dałem, a może nie będzie. Muszę poukładać znów. Ale to rano. O. Cygaret, a to fan przyjechał, jak ja robiłem porządki, patrzyłem. Ale Łoszek był i stamtąd chyba kupił, no pamiętam. Już nie pamiętam, serdecznie go pozdrawiam. Olsen,
Olsen. Dzień dobry. To zagraniczny. Dużego wiem. No już. Co widzicie? Tu się bucha nie bierze tak, jak papierosy się pali. To się bierze. Do ust się. A później delikatnie. Mocno. Czy mocno? Mocno. Liście. Szukam jeszcze na półce, mam jednego. Trzeba się pogodzić się z tym. A teraz wam mówiłem, a właśnie Jacek zły smak Krzyśka. Bo wydzwania do Pawełka z Warszawy. O. Sam raz pasuje. Do Kniszyna. A powiedział, że Pawełek z Kniszyna, że jest, oddaj klucze. I to mówi, to masz już klucze. Jemu ciężko chodzić już. A Krzyśka te cukierki je. Takie groszki. Są groszki polane. Ja poszedłem. Ale ogółem nie, ponieważ ja słyszałem rozmowę z nimi, z Pawełkiem, z Kniszyna, że on wyjdzie z samochodu, żeby coś nagrać. To widzicie. Jeszcze organo był, a widział mnie w sądzie.
zaszkodzić. Oni potrafią. Sławek pomaga, a nie okrada. Tam to jest uzgodnione z Jackiem, że po prostu jak Krzyśka nagrywa, to mnie też ogółem nagrywa. To powiedział, że jest umowa, że nie będziesz musiał płacić za prąd ani za wodę. No i po prostu. A i taki chłop, niby brat, ale chyba nieprawda. Bo moja koleżanka Dorota namierzyła. A ten mówił, że ma wujkę. Policjanta. Ja też. Już mój wujek na emeryturze. A dobrze mam klucza to. Dobrze tutaj będę to. Chociaż tak byli źli, bo Krzysztof napisał taki list, takie głupoty. A ja mam telefon. Po prostu. Na święta przyjadę, to będzie. O, pozdrawiam też Marcina, brata ciotecznego. Tam mam rodzinę. Tydzień czasu nie miałem klucza, nie mogłem wychodzić. To co umiem załatwiać. Miałem. A i. Tak powiedział ten mężczyzna, to a się popłakał, przestraszył się i pojechał na policję. I z policji przyjechał, musiałem na podwórko wychodzić. Policjantka i policjant z trójki. Powiedzieli. Skarżył się, to musiałem w piecu rozpalać. On nic nie chce robić, tylko donosić, jak szlisiona. Nakupywać mleka, nie mleka, całe to wszystko. A jak nakupuję tego jedzenia, a później to się wszystko marnuje. To w lodówce snów. A jeszcze grzyby na dole, w tym w plastikowym pojemnikach spodem co. I tam grzyby jeszcze, to wszystko do wrzucenia. A
on jest najmądrzejszy. A jak się pyta, to o, woła, umył się, przebrał się. To chociaż nie śmierdzi. Włączył pralkę, opowiem wam, przybiega, co widzę. Chodź zobaczysz, co się stało z pralką. Ale on do końca ją nie włączył. Podeszłem, włączyłem i się wyprało. Widzicie, tak samo jak tutaj te kamery. On kurs kupił, kończył, Krzysztof kiedyś mówił. Ja kiedyś też. Chodziłem i kończyłem. Kończyłem prawosławnych na warszawskiej. Kiedyś tam chodziłem. Może kiedyś tam odwiedzę. Fajna kierowniczka jest. A jeszcze tam? Dawno nie było mnie. Może odwiedzę. Może w tygodniu. Właśnie. Bo mi się już ogółem znudziło. Siedzieć, no musiałem siedzieć tydzień czasu w domu. A chociaż pójdę się wykąpię, przybiorę się. Muszę tutaj trochę tych rzeczy. Zajdę. No to właśnie przechodzę bez domu. No mam parę rzeczy. Tam, które niepotrzebne. Krótkę to będę musiał. Musiałem na Krzyśka dać, a na Krzyśka już dałem jedną kurtkę. A tam w tym przywyprana jest. No dobra, z kapturem. No taki dłuższy film. No trudno. Tak się stało, jak się stało. Ale chciałbym też chcę przeprosić czarną szprychę z Holandii. Ja widziałem, jak ładna taka Holandia jest. Program w telewizji. A właśnie co po właśnie też tutaj był z Biegostoków z Holandii. 11 lat jest w Holandii. Tak samo czarna szprycha jest 9 lat. Mieszkają, pracują. No i też pozdrawiam Emelę, która skończyła, miała urodziny.
niedawno co pozdrawiałem. Rozmawiałem, to podziękowała, widzicie. Komórkę bierzesz do komputera, całe te można i porozmawiać na żywo. Podziękowała. Też czarna szprycha. Amela. Koleżanka właśnie. No pozdrawiam was dwie. Tak wyszło, jak wyszło. To widzicie. No to powiem wam, Krzysztof to kurde to walczy. Tak, o mnie, żebym ja tu się nie wyprowadzał, gdzieś nigdzie nie mieszkał. Boi się samotności, ogólnie nikogo nie ma. Takiego mówił, ma rodzinę tu, tam. A czemu nikt do niego nie napisze, ja nie wiem. Tylko wymyśla, nie wiadomo jakie rzeczy. Dobra, będę kończył. To spory taki film dla was nagrałem. Powiedziałem. No i jeszcze dobranoc. To właśnie chcę dla was pokazać. A była policja, co to? A ja mówię, to zobaczcie, chyba trzeźwy jestem. A oni mówią, że panie Wojciechu, to się nie kłóćcie. Tak samo. A jak się z nim nie kłócić, to się nie da. On wymyśla, a jeszcze wysyła policję i mówi, że policja, żebym ja rozpalał w piecu, robił to. A sam powiedziała, jak nie pasuje, to po prostu możesz się wyprowadzić. No to właśnie. Się bym wyprowadził. Do jakiejś dziewczyny. Żeby zamieszkać. Bo to byłem. Święta się zbliżają. A on nie daje mi zarabiać. Żeby robić lajty, żeby mieć pieniądze z tego na jakieś, bo coraz droższe to wszystko jest. Dobra, to czekajcie na o 17:00, zrobię lajta, tyle czasu. A mówił, a dzisiaj jest weekend, to mógłbym może cały dzień robić. Cały dzień. W nową godę. Ja 3 godziny chcę 4 zrobić. A może podłączę te nowe kolumny. Niech posprzątam mi tu na stół, to nie będzie co postawić. On sprząta już 4 dni. To widzicie. Dobra, na razie. Trzymajcie się. Czekajcie na następny film.